No tak, na początek gratuluję przeciwnikowi, gospodarzom. Zagraliśmy złe spotkanie od pierwszej tak naprawdę minuty bardzo nerwowo i czasami myśleliśmy, że bramki będą się same zdobywały, atakując poprzek boiska. Tak niestety się nie da i to był dzisiaj nasz największy jakby problem. Nie atak w stronę bramki i chęć zdobycia bramki, tylko w poprzek boiska i dzielenie się piłką, ale tak naprawdę momentami niepotrzebnie, bo były bardzo duże luki w obronie gospodarzy. A do tego, nawet gdy doszliśmy do pozycji, do sytuacji dobrej, gdzie mogliśmy oddać rzut, gdzie mogliśmy zdobyć bramkę, to czasami bronił Patryk Małecki i nas zatrzymywał. Więc tak naprawdę nie da się zagrać, wydaje mi się, na słabej skuteczności, zwłaszcza w pierwszej połowie. I wynik wyglądał tak, jak wyglądał. W drugiej połowie momentami dochodziliśmy, ale graliśmy bardzo sami nerwowo. Chcieliśmy w minutę czy w dwie odrobić, nie wiem, trzy bramki, zamiast grać cierpliwie i tak jak choćby, nie wiem, ostatnie 10 minut, gdzie spowodowało to odrabianie, załóżmy, strat i jakby napędzanie się, ale tak 10 minut mecz nie trwa, tylko 60 i tak naprawdę powinniśmy pracować, czy grać 60 minut, unikać jakichś fal, a tego dzisiaj po prostu nie było. Chciałem zapytać właśnie o tę końcówkę, porozmawiałem z dziennikarzami tarnowskimi, którzy nie mogą dzisiaj tutaj przyjść i poprosili mnie, żeby właśnie trener na to zapytał, co zmieniliście, no bo było 8 nawet, dogoniliście do 3, więc zmiana na plus na pewno była. Jak najbardziej, po prostu wyszliśmy troszeczkę agresywniej, zaczęliśmy jednego zawodnika włączać, później drugiego, żeby nie dać się, załóżmy, napędzać, bo popełnialiśmy tak samo czasami błędy w obronie, gdzie dostawaliśmy 2 minuty, gdzie nie powinno się to zdarzać, bo choćby 4 dni temu graliśmy z Zabrzem i z mocnym przeciwnikiem i tego unikaliśmy, bo reagowaliśmy poprawnie, a nie tak jak dzisiaj. Negatywnie i ta agresja gdzieś tam powodowała popełnianie błędów po stronie przeciwnika i po prostu albo zdobyliśmy łatwą bramkę, albo po prostu biegliśmy do przodu i konsekwentnie rozegraliśmy atak pozycyjny i doprowadzaliśmy albo do rzutu dogodnego lub zdobywaliśmy rzuty karne.